Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku, w którym pomogę Ci brzmieć bardziej po angielsku. Jak? Bardzo często zdarza się, że znamy jakieś słowa, ale źle je wymawiamy. Gdzieś tam z dawna mamy utrwaloną złą wymowę, no i wystawiamy sobie świadectwo niedouczonych, powtarzając stale ten sam błąd. Tak jest, jak się człowiekowi już coś utrwali, to ciężko z tym walczyć, zwłaszcza jeśli się jest nieświadomym. Dlatego obejrzyj dzisiejsze nagranie. Mam dla Ciebie 7 słówek, 6 w sumie i 7 w gratisie, które bardzo prawdopodobnie gdzieś źle powtarzasz, albo okaże się, że wszystkie znasz doskonale. Co? Chcesz się przekonać? Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Pierwsze słówko, jakie dla Ciebie wybrałam, to... Jak to wypowiesz? Chocolate. Chocolate. To słówko składa się jakby z dwóch sylab. Chocolate. Niezależnie ile tych sylab sobie wyodrębnisz, patrząc na nie. Tak, trochę liter się zjada. Posłuchaj tego w przykładzie. When I'm sad, I always have some chocolate, or some chocolate cake, or some hot chocolate to drink. Yummy. W każdym z tych połączeń jest to chocolate, chocolate cake, hot chocolate, chocolate. Czy tak wymawiasz to słowo? Od dzisiaj już tak. Chocolate. Yummy. Drugie, też smaczne. Jak to wypowiesz? Soczysty owoc albo komputer. Albo telefon. Apple. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, czy tak bardziej to wtedy jest po amerykańsku, jak ktoś mówi ej jako pierwszą głoskę. No. Apple. Apple, czyli jabłko. She likes apple juice. Albo check this out, I've got a new Apple computer. Apple. Nie kombinuj, tylko po prostu Apple. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Lettuce. Rzadsze słówko, bo to, co słyszymy najczęściej, to salad. Ale salad jest mieszaniną, jest sałatką, a nie warzywem. To jest lettuce. Nawet da się z tego zrobić lettuce soup. Choć nie wygląda zbyt apetycznie, lettuce. Lettuce, powtarzaj ze mną. Lettuce is a healthy vegetable. I kolejne słówko. Ono powinno się pojawić bezwzględnie, bo bardzo często słyszę w tym wyrazie słowo stół. Ono jest tam tylko w zapisie. Ba! Vegetable. Vegetable. Mów razem ze mną, powtarzaj. Niezależnie gdzie jesteś, no co? Przecież uczyć się angielskiego to nie wstyd. Vegetable. A healthy diet includes plenty of vegetables. Dokładnie. Albo would you like some vegetable soup? Widzisz, najlepiej ćwiczyć to powtarzając na głos, żeby słyszeć to, co się mówi, zwłaszcza jeśli znasz te słówka, no i nie wymawiasz ich tak, jak się powinno. Bardzo serdecznie polecam też słownik Dicky, który... czy jakikolwiek słownik internetowy, w którym naciskając sobie na głośniczek słyszysz wymowę słówka. My dlatego też stosujemy u nas w szkole językowej platformę do nauki słówek, gdzie te słówka są wypowiadane, gdzie słyszysz, wpisując czy dobrze, czy błędnie, to i tak tą wymowę usłyszysz, żeby ona Ci się dobrze utrwalała. Żeby potem nie musieć odkręcać starych błędów z przeszłości. No, tym zajmujemy się dzisiaj, też trzeba z tym walczyć. Mamy więc vegetable. Dalej jedzenie. Salmon. Tak? Tak wymawiasz tą różową rybę? Salmon. Nieme L. Hej, o niemym L jest u nas na kanale cały odcinek. O wyrazach, w których L się nie wymawia, no jest ich mnóstwo. Zobacz. Walk, talk, yolk. To żółtko. Też z jedzenia. Daję Ci znać. Jest takich wyrazów więcej, bo jest cały szereg liter, które po angielsku nie wymawiasz. O, wprawie chyba już każdy z nich jest u nas na kanale odcinek. Szukaj, oglądaj, ucz się i wypleniaj, jeśli są błędy. Idziemy dalej. Jeszcze z pyszności mam... No właśnie. Zobacz na obrazek i powiedz mi, co to jest. Ja wiem, po polsku to już się po polsku mówi, że croissanta ktoś jadł i croissanty na śniadanie.
No a po angielsku powiesz albo croissant, albo croissant. Czy dasz akcent w połowie wyrazu, czy dasz akcent na jego początku? No nie ma tam na końcu T, to nie jest taki croissant, jak my to po polsku mówimy. Trzeba się nagłówkować, trzeba sobie też może w digi ponaciskać, czy to croissant, czy croissant, ale nie croissant. So, how about a croissant for breakfast? With some flat white coffee, a croissant? Oh yeah! Chyba, że chcesz powiedzieć drożdżówka, rogal, wtedy to jest crescent roll. Bo roll to w ogólnie bułka drożdżówka, jeśli ona jest w kształcie półksiężyca, crescent roll. I to siódme, które mam dla Ciebie w bonusie. Chyba rzadsze, więc dorzucam je w bonusie. Nie każdy takie zdrowe nowinki lubi jeść. No i wymawia się to po angielsku quinoa. Co ja tymi rękami tak? No chyba to nawet pomaga z tą wymową. Quinoa. Quinoa, po polsku słyszałam już każdą możliwą wymowę tego języka. Kombinujemy jak chcemy, ale jeśli rozmawiasz po angielsku, a nie w swoim języku, no to trzymajmy się tego tak, jak to po angielsku jest wymawiane. So would you like some steamed quinoa? Or... W sumie to nie wiem, z czym można by to jeszcze zjeść. Daj mi znać w komentarzu, będę próbować nowe przepisy. Dzisiaj taki odcinek o jedzeniu, ale często się o tym rozmawia, więc warto pracować nad swoimi błędami, jeśli gdzieś mamy takie zaszłości i brzmieć, no jak? No bardziej po angielsku. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków, zapraszam Cię też do oglądania tych, które tutaj mamy, bo jest już tego całkiem spora ilość. Możesz w wolnym czasie, w międzyczasie pracować nad swoją i wymową, i gramatyką, i słownictwem, żeby mówić i mieć z tego radochę. Tak jak u nas w szkole językowej Encio. Na naszych zajęciach najbardziej skupiamy się na komunikacji, na tym, aby sprawiała ona radość. Wbijaj do nas stacjonarnie w Bochni albo online na nasze zajęcia przez internet. Tak czy siak, do zobaczenia wkrótce. Bye!